Dziękuję bardzo. Bardzo miło mi powitać Państwa na tym dzisiejszym spotkaniu. I może zacznę od tego, że nasza fundacja w ramach naszego projektu Bez Konfliktu, właśnie tutaj dzięki uprzejmości Fundacji Stefana Batorego, przeprowadziła szereg analiz dotyczących tego zagadnienia. W tym dokonaliśmy analizy instytucji kar umownych zawieranych w umowach z kontrahentami Urzędu Miasta Lublin, analizę zamówień publicznych przeprowadzonych przez Urząd Miasta oraz analizę wynajmu powierzchni biurowych przez Urząd Miasta Lublin. Podstawą do naszego działania, może źródło czerpaliśmy z Biuletynu Informacji Publicznej, a także z informacji, które udało nam się uzyskać na podstawie składanych wniosków o dostępie do informacji publicznej. Jako że przykładów umów czy zamówień publicznych jest bardzo dużo, do których mogliśmy sięgnąć, zdecydowaliśmy się, że swoje analizy oprzemy na pojedynczych przypadkach, ale zarazem konkretnych, takich, które wzbudziły pewne kontrowersje w naszej lokalnej społeczności. Zarazem przyglądając się tym pozostałym dokumentom, których w tych analizach nie ujęliśmy, staraliśmy się uwypuklać te elementy, które powtarzały się jak gdyby w tych innych źródłach nieujętych w analizie. Pierwsza z analiz, którą tutaj chciałbym poruszyć, jest to ta dotyczących kar umownych z kontrahentami Urzędu Miasta Lublin. Instytucja kary umownej stanowi dodatkowe zabezpieczenie, które może być egzekwowane tylko w przypadku wprowadzenia konkretnego przepisu do umowy zawieranej z kontrahentem. Strony mogą zawrzeć takie postanowienie w przypadku, gdy wystąpi konieczność naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego. I nastąpi to wtedy przez zapłatę konkretnie określonej sumy. Zazwyczaj są to konstrukcje, gdzie ta kara umowna kształtuje się na poziomie pewnego procenta od wartości kontraktowej zamówienia. W tej analizie oparliśmy się na umowie zawartej z wykonawcą, który miał za zadanie wybudowanie ścieżki rowerowej przy ulicy Osmolickiej. Umowę zawarto w 2012 roku i muszę przyznać, że miasto w tej umowie należycie zabezpieczyło swój interes, mianowicie poza klasyczną odpowiedzialnością kontraktową, która znajduje swoje źródło na podstawie samych przepisów kodeksu cywilnego. Również wprowadzono do tej umowy tę instytucję kary umownej, rozszerzono odpowiedzialność z tytułu rękojmi, a także ujęto w umowie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku wystąpienia szkód, które tę kwotę uzyskaną z kary umownej by przekraczały. Całość tych prac, które miały zostać przeprowadzone na podstawie tej umowy, miała zostać zakończona, zrealizowana do 30 listopada 2012 roku. Stan faktyczny jest taki, iż tak naprawdę wykorzystano klauzulę umowną zezwalającą na modyfikację umowy w przypadku obopólnej zgodności stron. Tak też się stało, doszło do takiej sytuacji dwa razy i ostatecznie ta inwestycja została zakończona z prawie rocznym opóźnieniem. Mimo iż to opóźnienie wystąpiło i wydawało nam się, że kara umowna
powinna zostać naliczona, dokładnie tutaj ta kara umowna wynosiła 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w realizacji zamówienia. Tak jak wspomniałem, wydawało nam się, że taka kara powinna być naliczona, lecz jeżeli strony wykorzystały tą furtkę w postaci modyfikacji umowy, no prawdopodobnie do wyegzekwowania tej kary umownej nie doszło. Wiadomo, że taka furtka, o której wspomniałem, pozwalająca na modyfikację tej umowy, no jest typowym elementem zawierania umów z tego względu, że no nie oszukujmy się, zarówno jedna, jak i druga strona musi kalkulować swój zysk. Tutaj, gdy dochodziło do dwukrotnej zmiany terminu realizacji tego zamówienia, udało nam się dotrzeć do dokumentów, z których mogliśmy wyczytać, iż kontrahent Urzędu Miasta powoływał się na argumenty, iż pogoda nie zezwalała mu na realizację tego zamówienia, nie otrzymał w odpowiednim terminie gruntów, na których powinien tę inwestycję przeprowadzać. Ciężko nam jest ocenić na podstawie samych dokumentów, czy są to argumenty godne po prostu zaakceptowania, tak? Czy faktycznie taka sytuacja miała miejsce. W każdym razie ta furtka w postaci tej modyfikacji już stworzyła pewnego rodzaju podejrzenie, że faktycznie mógł tam wystąpić ten konflikt interesów. Podobna sytuacja miała miejsce przy analizie zamówień publicznych. Tutaj... Przepraszam, można od razu pytanie, no, ale na czym on polegał w tej sytuacji? Ten konflikt interesu? Tak? Ten konflikt, okay. Właśnie do tego jeszcze chciałem... Cały czas obserwujemy tutaj, Państwo nam mówili o konkretnych przykładach, tak? Konflikt interesów tutaj według nas polegał na tym, iż odstąpiono od wymierzenia kary. Po prostu jeżeli miała nastąpić realizacja tego projektu w listopadzie 2012 roku, nastąpiła rok później, według nas za łatwo miasto odpuściło ten temat, szybko zgadzając się na argumenty, przystając na argumenty inwestora, iż pogoda była za słaba. Nikt tego nie zbadał. Z tego, co udało nam się wyczytać, można tak powiedzieć. Tak, że donosiła prasa, na tym też się opieraliśmy. Niestety nie uzyskaliśmy konkretnych informacji. Troszeczkę się rozwierza, bo to skutki są niewątpliwie takie, o jakich Pan mówi. Natomiast samo konflikt. Kto z kim? Co zadziało? Proszę Pani, z dokumentów, które udało nam się zdobyć, z samych dokumentów nie wynika ten konflikt interesów. No, tak jak wspomniałem, tutaj, no, proszę Pani, tutaj jest taka sytuacja, że na dobrą sprawę to instytucje, które nadzorują tego typu zamówienia Urzędu Miasta, powinny też wziąć to pod uwagę i praktycznie tą sprawę prześwietlić. Tak, ma Pan rację. Kwestia nadzoru właściwego, to jest kwestia prowadzenia inwestycji. Ale tu konflikt interesów, to co mówiła Pani Agnieszka Szymańska, bardzo trudny. Tak, bardzo trudny do udowodnienia. Tak. Dlatego my nie oskarżamy. My tylko i wyłącznie przytaczamy sytuację, w której ten konflikt mógłby wystąpić. Tutaj nie ma żadnych oskarżeń. Proszę tego tak nie odbierać, z tego względu, że tak jak wspomniałem, z dokumentów nie da się wyczytać konkretnego konfliktu interesów. Ale niewątpliwie takie sytuacje często mają miejsce, do czego właśnie przejdę w drugiej analizie. Mianowicie była to analiza dotycząca zamówienia publicznego na przeprowadzenie inwestycji w postaci prawoskrętu przy ulicy Filaretów.
Nie sposób nie zauważyć, że samo zamówienie publiczne w postaci wszelkich dokumentów, jak specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czy ogłoszenia o zamówieniu publicznym, a także umowy, która została w odpowiedni sposób skonstruowana, nie dają podstaw do tego, by zarzucić komukolwiek konflikt interesów. Natomiast stan faktyczny był taki, iż również doszło tam do opóźnienia, za które miasto nie naliczyło inwestorowi kary umownej, lecz zgodziło się na jak gdyby w zamian za to, że nastąpiło to opóźnienie, aby inwestor w innej inwestycji, którą przeprowadza na rzecz miasta, zrobił ją szybciej, wykonał ją szybciej. Nasze pytanie te brzmiało, mogłoby takie powstać i też tak brzmiało, czy faktycznie ta inwestycja druga była na tyle priorytetowa, żeby odpuścić temu inwestorowi tę karę umowną. Z tego względu, że jeżeli ta kara umowna zostałaby wyegzekwowana, wtedy miasto miałoby inwestycję taniej i pokazałoby również, że konsekwentnie podchodzi do umów, które zawiera. Także jest to drugi przykład. Trzeci natomiast jest to analiza wynajmu powierzchni biurowych przez Urząd Miasta. Urząd Miasta wynajmuje, z informacji, które dostaliśmy, 11 powierzchni użytkowych w różnych lokalizacjach. Największą kontrowersję również w lokalnych mediach, jak i w naszym mniemaniu wzbudziło wynajmowanie powierzchni w budynku przy ulicy Połowiaków 13. Budynek ten należy do przedsiębiorstwa, które związane jest z byłym radnym miejskim, a także osobą, która często włącza się w kampanie polityczne. Wydaje nam się, że tutaj mógł wystąpić ten konflikt interesów i nikt do tej pory tego nie zauważył. Znaczy, wiadomo, zauważały to media lubelskie. Mianowicie osoba, która była powiązana, czy jest powiązana ze światem politycznym tutaj naszego regionu, w tym momencie pełni funkcję prezesa zarządu tego przedsiębiorstwa. Wcześniej prokurenta. I poza tym firma, która jest właścicielem, przedsiębiorstwo, które jest właścicielem tego budynku, jest to spółka o podobnej nazwie, a raczej wydaje się, że to spółka córka innego przedsiębiorstwa prowadzonego przez tego polityka. Warto tutaj zauważyć, iż także powierzchnia wynajmowana w tym budynku jest jedną z największych wynajmowanych w porównaniu z pozostałymi budynkami, no ale to wynika oczywiście z infrastruktury tego budynku, ale czynsz jest zdecydowanie wyższy, jest jednym z najwyższych obok bodajże tutaj, przepraszam, na chwilkę tylko spojrzę, obok Zana 38. W umowie, do której udało nam się dotrzeć, zawartej w związku z tą powierzchnią wynajmowaną przy ulicy Powiaków 13, mowa jest o czynszu na poziomie tutaj bodajże 39 zł w pierwszym roku, 41 w drugim brutto i tak dalej, także wzrasta, ale również znajdują się pewnego rodzaju ukryte koszty, jak w postaci jakichś opłat eksploatacyjnych, które z jednej strony są enumeratywnie wyliczone, a z drugiej strony widnieje na przykład w nich pozycja jak koszty zarządu czy coś w tym stylu. Coś, czego nie da się konkretnie zdefiniować tak naprawdę. Nie chcemy przyznać, że tutaj wystąpił ten konflikt interesów. Wydaje nam się, że jest to prawdopodobne. Ocenę pozostawiamy dla państwa, a także dla tutaj społeczeństwa. Także pokrótce mówiąc, jeżeli my opieraliśmy się w swoich analizach na dokumentach, z tych dokumentów, powiedzmy jeszcze raz,
nie ma sposobności tego konfliktu interesów się dopatrzeć. Jedynie na podstawie stanu faktycznego, który zaistniał później. Dokumenty w naszej ocenie, wszelkie, które udało nam się zdobyć, były przygotowane rzetelnie i obiektywnie. Z tym, że stan faktyczny, który właśnie wystąpił, czy później, czy w trakcie realizacji pewnych zamówień, no pozostawia wiele do życzenia, że tak powiem. I pozostawia również wiele wątpliwości, dlaczego z tego też powodu prawdopodobnie opisywała się na te tematy lubelska prasa. Z mojej strony to wszystko i dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję.